Witamy ponownie, a z nami już Magdalena Rogala-Szczepańska, konsultantka ślubna, agencja ślubna Welon i Cylinder oraz niesamowite stowarzyszenie, bo zrzeszające gdzieś tam wszystkich... To potem. Potem. Konsultantów ślubnych, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, zrzeszające konsultantów ślubnych z całej Polski. A ja tutaj się tak zawiesiłem, bo tutaj sobie taką małutką pogawędkę urządziliśmy przed wyjściem na antenę. My tydzień temu byliśmy w rezydencji Luxury w Piekarach Śląskich, a wy tam niedawno? Niedawno byliśmy, tak. Niedawno miały się obrady, walne zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ślubnych, no i bal konsultanta ślubnego. Brzmi ciekawie. Było bardzo ciekawie. To postawmy tutaj przecinek i to pytanie musi paść, bo to jest sakramentalne pytanie. Czym tak naprawdę zajmuje się konsultant ślubny? Łatwiej by pewnie było wymienić tymi rzeczami, którymi się nie zajmuje. Czym się nie zajmuje, tak, dokładnie. Bo jest i organizatorem, i psychologiem, mam wrażenie, w jednym. Ale głównie zajmujemy się organizacją kompleksową i częściową całego dnia ślubu oraz wesela. Kompleksową w momencie, kiedy mamy do czynienia z parą, która nie ma jeszcze niczego, musimy zająć się wszystkim. A częściową zajmujemy się wtedy, kiedy już mają na przykład lokalizację, wesela, fotografa i oprawę muzyczną, bo to jest najczęstszy taki pakiet, który faktycznie do nas trafia. W tym momencie zaczyna się burza mózgu i problemy i pary są przerażone, co robić dalej, bo to lokal, fotograf i oprawa muzyczna to są takie podstawy i wiemy, że to faktycznie musi być, a z całą resztą no jest mały problem. Szczególnie takimi możliwościami, jakie daje nam teraz rynek i branża ślubna. Daje nam tyle możliwości personalizacji wydarzenia, atrakcji, no, przeróżnych rzeczy, które możemy wprowadzić na wesele, ale faktycznie w momencie, kiedy para gdzieś trafia, czy na targi, czy w ogóle zaczyna zajmować się tym tematem, może być przerażona natłokiem i możliwościami, jakie daje nam teraz ta branża. I od tego jesteśmy my właśnie, o przepraszam, przerwę, że od tego jesteśmy my, żeby to wszystko ładnie zgrać, pogodzić i żeby to wszystko było spójne i dobrze zorganizowane. A kto korzysta z usług konsultantów ślubnych? Czy to są osoby, które na co dzień są bardzo zabiegane, które na przykład prowadzą swój własny biznes, w pracy spędzają po kilkanaście godzin, czy to jest taki stereotyp? Nie, to jest bardzo częsty faktycznie obraz naszej pary. To są najczęściej osoby gdzieś tam po 30, które prowadzą własne biznesy lub pracują w korporacji. I nie mają na to czasu. I tak jak mówię, a też już zależy im, żeby to wydarzenie faktycznie było na poziomie i było dobrze dopracowane, więc zwracają się do nas. Bardzo często są to też pary, które posiadają dzieci i gdzieś nie mają na to czasu. Są to też pary, które z definicji wiedzą, że się troszeczkę do tej organizacji samodzielnej nie nadają, przeraża ich to i chcą mieć takie wsparcie. Nawet jeżeli bardzo uczestniczą też w tym całym procesie organizacji, bo my absolutnie w momencie, kiedy jest konsultant, my pary nie odsuwamy od procesu organizacji. Tutaj oni decydują, w jakim stopniu chcą brać w niej udział, ale czasami potrzebują takiego wsparcia, żeby poprowadzić ich tą drogą, bo faktycznie w momencie, kiedy za dużo tych inspiracji na nie gdzieś tam spływa, pojawia się problem z tą spójnością, o której mówiłam. I też mam wrażenie, że niektórzy po prostu nas potrzebują jako człowieka obok. A jeśli chodzi o czas, jaki powinniśmy sobie wygospodarować, ile czasu należy sobie dać na to przygotowanie, czyli kiedy zaczynamy myśleć o przygotowaniach do ślubu? Idealnie by było, gdyby to były 2 lata, 1,5 roku, ale tylko i wyłącznie ze względu na wybór sali. Jeżeli zależy nam na konkretnym terminie, aby to była sobota, aby to była właśnie dana lokalizacja, to faktycznie 2 lata, 1,5 musimy gdzieś tam sobie zarezerwować. My jesteśmy w stanie, jeżeli para do nas trafia, zorganizować coś tak naprawdę w miesiąc. Tylko kwestia jest tego, że ten jakby wachlarz wszystkich usługodawców potem może być gdzieś tam ograniczony. Ale faktycznie my z naszym doświadczeniem i z całą naszą ekipą gdzieś tam towarzyszącą jesteśmy w stanie zrobić to bardzo szybko. Tylko para musi zdawać sobie sprawę, że gdzieś tam będą te ograniczenia w wyborach czy lokalizacji, czy konkretnych usługodawców. Ale myślę, że takie 2 lata, 1,5 lata to jest taki spokojny czas, kiedy oni też mogą spokojnie przemyśleć, w jakim klimacie chcieliby mieć to wesele. Też nad tym bardzo często pracujemy i od tego tak naprawdę zaczynamy cały proces organizacji.
organizacji. Właśnie od tego, żeby wszystko, żeby przemyśleć, jak finalnie ma wyglądać nasz dzień ślubu, w jakim powinien być stylu, w jakich kolorach, i od tego zaczynamy na przykład poszukiwanie lokalizacji i miejsca. A co zrobić wtedy, kiedy ta wymarzona lokalizacja, ta miejscówka, sala weselna, czy też hotel lub restauracja jest już zajęta? Jest już zajęta. Albo zdecydować się na przełożenie na kolejny sezon naszego wydarzenia, lub iść na ustępstwa, jeżeli chodzi o termin sobotni. Czyli tutaj możemy wejść jakby w dni tygodnia, co jest troszeczkę mniej komfortowe dla naszych, szczególnie dla naszych gości, ale faktycznie możemy tutaj uciekać i szukać po prostu innych dni. Tutaj też warto na chwilkę zatrzymać się przy bardzo ważnej kwestii. Mamy młodą parę. Mhm. Przychodzi ta para do konsultanta ślubnego. Jak to wszystko się zaczyna? O co oni pytają i z czym mają największy problem przy planowaniu własnego ślubu czy wesela? To też zależy właśnie, w którym momencie do nas trafiają. Jeżeli już liznęli tego świata, to najczęściej właśnie ich największym problemem jest to, że spływa na nich za dużo tych różnych inspiracji i tak naprawdę nie wiedzą, którą ścieżką powinni podążać. Bardzo często mają porezerwowane jakieś dodatki do dekoracji, a tak naprawdę jeszcze w ogóle nie wiedzą, jak to finalnie ma wyglądać, w jakie kolory iść. Potem musimy to gdzieś tam odrezerwować, pozamieniać, żeby iść. No ja cały czas podkreślam, że cały czas dbam o tą spójność, żeby od momentu tak naprawdę wyboru lokalizacji, zaproszenia, żeby iść wytyczoną ścieżką w konkretnym stylu i w konkretnym, w po prostu konkretną ścieżką, o, żeby się tego trzymać, żeby gdzieś tam nie uciekać na muki. I mam wrażenie, że to jest taki moment, czyli dekoracja, to jest taki moment, kiedy pary bardzo często potrzebują tego wsparcia, bo faktycznie możliwości florystyczne czy dekoracyjne teraz są tak ogromne, że można się w tym zagubić, jeżeli się na co dzień w tym nie siedzi tak jak my, a my to też nie ukrywam, że po prostu kochamy, więc dla nas to jest takie naturalne i takie proste, ale nie dziwię się, że pary mogą być bardzo przerażone tym faktem. A to nie jest wszystko takie proste, bo mamy chociażby kwiaty tematyczne, kwiaty sezonowe, które mogą pasować do innej tematyki. A czy te tematyczne wesela, one coraz częściej są organizowane? Jak to wygląda? Oj, różnie. Różnie, to zależy od pary. Ja zawsze twierdzę, że no, jakby za każdym razem też indywidualnie podchodzimy do każdej pary, pytamy, jeżeli chcieliby mieć wesele tematyczne, no to fajnie, jeżeli gdzieś ono pochodzi z ich pasji. I na przykład właśnie teraz w maju będziemy organizować wesele podróżnicze. Kwiaty będą wychodzić z walizek podróżniczych, będą globusy, ale to będzie wszystko, bo też jakby pierwszą zasadą, moim zdaniem, wesel tematycznych jest to, żeby nie zrobić takiego cyrku z wesela. Więc to wszystko musi być gdzieś tak jakby tymi detalami, takimi małymi rzeczami wprowadzone, ale dalej jakby z elegancją, z dobrym stylem, dosłownie takimi małymi kąskami. Więc w momencie, kiedy organizujemy takie wydarzenie tematyczne, też staramy się, aby wszystkie dodatki, które będą w tym dniu, na przykład tak jak na tym weselu podróżniczym, były spójne kolorystycznie z całym wydarzeniem, czyli my te globusy będziemy tam malować na biało, na złoto, na granatowo, bo takie są kolory i tak jakby tymi takimi właśnie małymi detalami wprowadzamy. Więc tutaj mamy akurat parę, która faktycznie zdecydowała się na takie bardzo mocne wesele tematyczne. Najczęściej jednak są to bardziej wesela stylistycznie określone, czyli właśnie typu boho, modern, czy jakieś bardziej takie industrialne, też zależy, w jakiej przestrzeni działamy. A jakie motywy są teraz modne? Jeżeli chodzi, znaczy generalnie, jeżeli chodzi o dekoracje, to bardzo mocno uciekamy od takiej klasycznej dekoracji wesela, czyli tej kompozycji na środku, jeszcze w szkle. Raczej staramy się już kombinować różną wysokością kompozycji, różną kolorystyką. Tutaj, czy też właśnie tak jak tutaj mamy bardzo, bardzo dużo podwieszeń z sufitu, teraz bardzo modne są podwieszenia z sufitu, czyli kombinujemy. Tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o konkretny trend, ja zawsze twierdzę, że trendy trendami, ale to jednak ma pasować nam do tej pary i to oni mają czuć się dobrze w tej stylistyce, a niekoniecznie podążać gdzieś tam właśnie za jakimiś konkretnymi trendami. Tutaj co para, to inny świat. I też to jest najlepsze, szczerze powiedziawszy, w tej pracy. Nie ukrywam, że właśnie ta mieszanina i ta burza mózgów w każdym temacie inna.
a ten element podczas organizacji, który jest najbardziej taki stresujący, czy to pierwszy taniec? O, dla pary na pewno, tak, tak, tutaj, szczególnie dla pana młodego, tutaj za każdym razem, jak kończy się pierwszy taniec, pan młody do nas podchodzi, mówi, teraz już zaczynam, teraz już mogę zacząć zabawę. Tu faktycznie ten pierwszy taniec jest taki stresujący bardzo mocno. Ceremonia i to pierwsze wejście, też mam wrażenie, że tutaj to rozpoczęcie w ogóle całości też jest bardzo, bardzo dla pary stresujące, bo to jest też taki moment najbardziej emocjonujący. Dla mnie przyznaję, że też w momencie, kiedy pracujemy z parą przez na przykład 2 lata czy 1,5 roku, też słyszymy o tych wszystkich stresach, o tych wszystkich emocjach. Wiemy, jak bardzo ważne jest to dla nich wydarzenie i w momencie, kiedy już wchodzą czy do kościoła, czy na miejsce ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy w plenerze, no to jest bardzo emocjonalny moment i to jest naprawdę bardzo wzruszające i to też po nich widać, że no przeżywają to bardzo. To są cudowne chwile. Przy tym plenerze na chwilkę się zatrzymajmy. Coraz częściej zdarzają się śluby. Tak. Właśnie w plenerze. Tak. Jakie takie plenery najbardziej pani utkwiły w pamięci? Oj, najbardziej, jeżeli chodzi w ogóle o ślub plenerowy, to może to nie było jakieś spektakularne miejsce, bo to był ogród w restauracji, w której mieliśmy organizowane też wesele, ale to był ślub humanistyczny. To było niesamowite wydarzenie. To było tak emocjonalnie piękne wydarzenie, przecudowna para. Śluby humanistyczne też mają to do tego, też mają jakby taki, no one, tutaj para może powiedzieć coś do siebie, jakby nawzajem. Oni, spisujemy z nimi cały scenariusz, jest celebrant. Tutaj nie ma to wartości formalnej i tak muszą ślub potwierdzić jakby w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ale to jest moment, kiedy oni faktycznie mówią to, co czują do swoich bliskich, bo bardzo często podczas ślubu humanistycznego mamy do czynienia też z takim podziękowaniem dla rodziny. To jest taki moment, który... No i to po prostu jest prawdziwe. To jest prawdziwe, tam są emocje i myślę, że dlatego właśnie on mi zapadł w pamięć, ponieważ był naprawdę wyjątkowy. I to, jak rodzina przeżywała ten ślub, to jak para młoda przeżywała, to po prostu było czuć, to był tak moment, tak naładowany emocjami, że naprawdę osoby, które widziały parę pierwszy raz, też uroniły łzy na tym ślubie. To było przepiękne wydarzenie, naprawdę przepiękne. Można usłyszeć tutaj, szczególnie na Górnym Śląsku, takie zdanie, że fajne wesele nie może się obyć bez dobrego jedzenia, no i też muzyki. I muzyki, tak, to prawda. Jak to wygląda na co dzień? Te menu można przetestować? Często pary się decydują na to, żeby spróbować, co tak naprawdę zostanie zaserwowane na ich wesele. No i jak wybrać też dobry zespół muzyczny? Jeżeli chodzi o dobry zespół muzyczny, czy też DJ-a, to warto wybrać go z polecenia i warto wybrać go z polecenia konsultantki ślubnej. No nie ukrywam, że my mamy doświadczenie i słyszymy te zespoły, wiemy, który faktycznie jest wart, bo tutaj największy problem jest, nie ukrywajmy, z zespołem. Wiemy, który faktycznie jest wart tego, ponieważ no, na rynku ślubnym już wiele zespołów też jest fenomenalnych. Tutaj bardzo rozwinęła się też jakby ta dziedzina, ta branża, ale najlepiej zaufać, najlepiej usłyszeć na żywo. Wiele zespołów proponuje, aby przyjść czy na ich próbę, czy też gdzieś na ich realizację, żeby ich zobaczyć na żywo. No bo można potem, no można, nie ukrywam, że naprawdę można, tak, tak, więc polecenie, czy też nasze doświadczenie, a potem faktycznie gdzieś tam przy zespole wizyta na ich realizacji. No, aż by się coś powtórzyło. Oj, tak. Ja za każdym razem, szczerze powiedziawszy, jak organizuję kolejne wesele, to też mam wrażenie, że chciałabym jeszcze tak jeszcze gdzieś tam coś takiego przeżyć i zrobiłabym zupełnie to inaczej niż 12 lat temu. Tak. Jak to jeszcze jest z paniami? Czy panie często proszą też konsultantkę ślubną czy konsultanta ślubnego, bo mężczyźni też zajmują się tą niełatwą branżą. Tak, jest ich mniej faktycznie, ale ci, którzy są, naprawdę są fenomenalni i zajmują się. Proszą o pomoc w wyborze sukni ślubnej? Na pewno proszą o
pomoc w poleceniu konkretnego salonu. Jeżeli chodzi o wizyty, tutaj rzadziej, bo jednak ta wizyta z mamą i z przyjaciółkami, z prosecco w ręce jest cudownym wydarzeniem i faktycznie my gdzieś tam, no może nie jesteśmy w tym momencie potrzebne, ale jeżeli chodzi o polecenie konkretnego salonu sukien ślubnych, to na pewno, tak. Który ich nie zawiedzie, gdzie jest duży wybór, gdzie jest też fajna atmosfera, bo ja zawsze jakby też dbam o to, żeby była przy tym wszystkim i przy całym tym procesie organizacji fajna atmosfera. Jest też takie miejsca i takich ludzi lubię polecać, bo to potem czuć. Czuć na jakby podczas wydarzenia, podczas ślubu, czuć, że działamy z fajnymi ludźmi dookoła, z fajną ekipą i to się wtedy wszystko tak pięknie skleja. Brzmi uroczo, można by powiedzieć, tak jakby to było pasmo cudownych emocji, natomiast wydaje się, że jednak zawód konsultantki ślubnej to jest takie zajęcie dosyć stresujące, bo to jest ten jeden, jedyny dzień, tam nic nie może się nie udać. Tak, to jest bardzo stresujące, ale też dlatego uważam, że trzeba to naprawdę kochać. Jest to ogromnie stresujące ze względu na to, że to są emocje i tutaj wchodzimy w tak strasznie, tak ogromnie prywatną sferę życia danych osób. Ja w ogóle za każdym razem powtarzam, że jestem zaszczycona autentycznie, że ktoś wybrał i zaufał mnie w tak ważnym dla siebie momencie w życiu. No tutaj dochodzą emocje, a wiadomo, że emocje, no nie zawsze jakby pod wpływem emocji jesteśmy sobą, więc sytuacji jest wiele stresujących. Już podczas organizacji tak naprawdę nad nami ciąży jakby taka myśl, że nie, no nie chcemy zawieść tej pary, my tak naprawdę chcemy spełnić te ich wszystkie marzenia, które mają, jeżeli pokazują jakieś inspiracje, chcielibyśmy, aby faktycznie to wyglądało tak, jakby tego chcieli i chcemy po prostu spełnić w tym dniu ich marzenia, a to jest niesamowicie stresujące, tak. Podczas wesela, nie ukrywam, no też sytuacje awaryjne to jest pewne, że coś się wydarzy, no ale też już jakby z biegiem lat jesteśmy nauczone, jak reagować na dane sytuacje. Mamy też fantastyczny zespół, który z nami pracuje, więc wiem, że w momencie, kiedy coś się wydarzy, to jesteśmy bezpieczni i tak naprawdę trzeba złapać 3 oddechy i wszystko po kolei sobie poukładać. Czyli tak naprawdę konsultantka ślubna w dniu wesela, ślubu, jest cały czas na sali i trzyma rękę na pulsie. O tak, my jesteśmy na sali nawet jeszcze wcześniej, przed rozpoczęciem samego wydarzenia. My jesteśmy na sali już od samego rana. Przyjmujemy dostawy, koordynujemy wszystkie przygotowania, bo tak naprawdę para w momencie też wyboru konsultanta, ona troszeczkę odsuwa się od tego procesu organizacji. My znowu z nimi pracujemy już na tyle, że faktycznie wiemy, czego oni chcieli w tym dniu. Jeżeli pada jakiekolwiek pytanie od strony dekoratora, jak powinniśmy ułożyć, no nie wiem, przykładowo serwetę na talerzu, czy też ma być pod talerz, to my znamy odpowiedzi na te pytania. Tutaj oni są w ogóle już zwolnieni z tego i nie rozstawiają winietek, my to robimy, wszystkie stoły tematyczne, tak jakby zajmują się to kompleksowo wszystkim. Jesteśmy na sali do godziny pierwszej, bo tak naprawdę po pierwszej już wesele żyje tak bardzo własnym życiem, że nie jesteśmy tam potrzebne. Ewentualnie do koordynacji transportów nocnych, ale to rzadko się zdarza, żeby faktycznie ta nasza usługa była przedłużona. Do pierwszej jesteśmy, mamy swoje harmonogramy, spisujemy je tak mniej więcej 3 miesiące przed ślubem, ale tak jak mówię, no harmonogram jest tylko dla nas, absolutnie nie jesteśmy, nie chodzimy i nie wymagamy od kogoś, że coś musi się o 20:38 zadziać i musi być zrobione. My jesteśmy od tego, żeby reagować na pogodę, żeby wszystko się odbyło, co jest zamierzone i zaplanowane, ale niekoniecznie zgodnie z harmonogramem, bo tu też dajemy sobie luz właśnie na to, żeby to wszystko było bezstresowe, żeby to wszystko po prostu, żeby para też mogła czerpać z tego jak najwięcej, żeby mogli czuć w tym dniu. My jesteśmy na koordynacji od tego, żeby od nich zabrać cały stres związany z organizacją. Najważniejsze dla mnie jest wtedy, żeby oni się skupili na sobie, żeby w ogóle nie myśleli właśnie o tych naszych harmonogramach. Od tego jesteśmy my, a oni mają czerpać z tego dnia i z rodziny tą całą magię, po prostu najcudowniejsze dnia i tak długo przygotowanego.
przygotowywanego, tak. Na zakończenie chciałam jeszcze dopytać, bo gdzieś i usystematyzować wiedzę, bo gdzieś mi się tam w głowie taka myśl tyli, że teraz mogą być kościelne śluby poza kościołem, tak? W terenie. To jest stosunkowo świeża sprawa. To jest świeża sprawa, ale to nie jest też taka prosta sprawa tak naprawdę, ponieważ to i tak musi być specjalne miejsce. To musi być miejsce, które jest poświęcone, czyli to nie może być każde miejsce. Są takie miejsca, faktycznie, taki ślub jest trudniejszy do zorganizowania, ale jest to już tak, jest to już możliwe. Ale mniej na razie jeszcze popularny, tak? Ze względu mniej. Na... No, jakby z Polską jest jeszcze taki problem, że my mamy tą pogodę taką, jaką mamy i planowanie ślubu w plenerze i planu B tak naprawdę nie jest takie proste, aczkolwiek ja uwielbiam właśnie te momenty awaryjne i gdzieś to nagłe przenoszenie. Jakby... Osobiście tego doświadczyłam, także wiem. No właśnie. No, więc jakby tutaj ceremonia też kościelna jest troszeczkę dłuższa, więc musimy tutaj naprawdę, no, jakby cała ta logistyka jest dużo, dużo, dużo trudniejsza, ale faktycznie możliwości są. Świetnie, to wiemy wszystko. Tak. Drodzy Państwo, jeżeli organizowalibyście ślub, wesele, to wiecie, gdzie uderzyć. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ogromnie dziękuję.